31 marca odbyła się debata o stosunkach polsko-niemieckich, rozpoczynająca konferencję Polen-Orientiert. Wzięli w niej udział Randolf Oberschmidt z niemieckiej Centralnej Wymiany Akademickiej, Gerhard Gnauk, polski korespondent Die Welt, Paweł Moraz, dyrektor polsko-niemieckiej współpracy młodzieży i publicysta polityki Adam Krzemiński. Dyskusję poprowadził dr Waldemar Czachur. Zaproszeni goście starali się odpowiedzieć na pytanie, czy asymetria w stosunkach polsko-niemieckich to mit czy rzeczywistość. Jako pierwszy głos zabrał publicysta tygodnika Polityka Adam Krzemiński. Te dawne asymetrie moralne, czy asymetrie wojenne i powojenne przestają się liczyć, liczy się tylko gospodarka. Randolf Oberschmidt z DAAD zwrócił natomiast uwagę na asymetrię w wymianach studenckich. Na niemieckich uczelniach w tym roku studiowało 11 300 i kilka polskich studentów, a na polskich uczelniach tylko 585. Uczestnicy skupili się szczególnie na asymetriach historycznych, gospodarczych i tych obecnych w systemie szkolnictwa. Koordynatorkami projektu są Dorota Niewęgłowska i Karolina Głębocka. Praca trwa nad tym od roku i teraz te 4 dni to będzie efekt naszej pracy. I my też organizowaliśmy w tandem kurs językowy, na który się zgłosiło bardzo dużo osób, które chciały polepszyć swoje kompetencje językowe, a niekoniecznie te osoby miały korzenie polskie. Właśnie to jest dla mnie ten fenomen, że osoby, które bez korzeni polskich uczą się języka polskiego. Ja jeszcze może dodam tutaj, że celem też jest umożliwienie takiego spotkania i prowadzenia dialogu pomiędzy Polakami a Niemcami na tym najbardziej podstawowym poziomie, dlatego że w ten sposób tak naprawdę na właśnie tym podstawowym poziomie możemy przełamywać stereotypy. Po wysłuchaniu debaty i wyczerpaniu wszystkich pytań przez słuchaczy, goście zostali zaproszeni na uroczysty bankiet. Młodzież wierzy, że mimo zaszłości historycznych możliwe jest porozumienie polsko-niemieckie i popiera takie inicjatywy jak Polen-Orientiert. Ja, ich bin letztendlich auch jemand, der, ich habe keine Vorfahren oder Familie in Polen. Ich habe mich allein durch mein Interesse für ein Studium entschieden, das mit Polen zu tun hat und mit Mittelosteuropa. Und ich denke, dass die beste Möglichkeit ist, mit den Menschen in Polen Begegnungen zu organisieren. Also, dass sich Menschen, also Jugendliche, junge Menschen aus Deutschland oder aus Polen begegnen, in Polen und in Deutschland gemeinsam ihre Länder erleben können. Und ich glaube, dass dadurch die größte Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Menschen, das Deutsche sich dann auch danach weiterhin für Polen interessieren. Słowa Gerarda Gnauka jasno wskazują, że takie przedsięwzięcia są częścią ogólnych stosunków między naszymi krajami i pomagają w stopniowym wyzbywaniu się asymetrii i uprzedzeń. Jak dzisiaj słyszeliśmy, już około miliona Polaków i około miliona Niemców, młodzieży, brało udział w różnych projektach wymiany w ostatnim dwudziestoleciu. Ze strony niemieckiej zainteresowanie na pewno rośnie. No, po pierwsze, nie chcielibyśmy, żeby kraje były identyczne i żeby była totalna symetria, to byłoby zupełnie nudne. Mogę powiedzieć o jednym z organizatorów, o organizacji GFPS, organizacji założonej w latach 80. przez kilku zapaleńców niemieckich studentów. Ja jeszcze byłem za młody wtedy. Zapaleńców, którzy sami nie wierzyli, że uda im się ściągnąć na zebrane przez nich pieniądze studentów do Niemiec z Polski jeszcze przed 89 rokiem, proszę pamiętać. A jedno to ruszyło w połowie lat 80. i następne marzenie w pewnym momencie zaczęli wyjeżdżać też w drugą stronę, tak? Niemcy do Polski. W ostatnich latach odnotowano wzrost liczby Niemców uczących się języka polskiego i odwiedzających nasz kraj. Dlaczego Polska jest krajem interesującym dla Niemców? Oto główne pytanie socjologicznej konferencji o stosunkach polsko-niemieckich. Starało się na nie odpowiedzieć w swoich referatach 18 młodych naukowców z obu krajów. Konferencja trwała od 31 marca do 3 kwietnia. W tym czasie młodzież zaprezentowała 15 referatów, 3 filmy oraz wzięła udział w programie kulturalno-integracyjnym
który obejmował m.in. zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem. Cykl spotkań rozpoczęła debata, którą moderował dr Waldemar Czachur. Celem przedsięwzięcia była poprawa stosunków polsko-niemieckich i zwrócenie uwagi na zjawisko zainteresowania Niemców Polską. Uczestnicy i organizatorzy mają świadomość, że dzięki takim inicjatywom dążymy do poprawy stosunków polsko-niemieckich.